Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku powiem wam o rzeczach, które na 100% zostaną dodane w najbliższej wrześniowej aktualizacji i nie tylko. A więc ten odcinek będzie naprawdę mega ciekawy, a więc warto oglądać do samego końca. Ale oczywiście zanim jeszcze to wszystko, no to jeśli jesteście nowi na moim kanale, to zostawcie subskrypcję, najlepiej wraz ze dzwoneczkiem, abyście otrzymywali powiadomienia o moich filmach oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeśli chcecie więcej odcinków tego typu na moim kanale oraz zapraszam was do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media, więc jak ktoś jest zainteresowany, to zapraszam oraz napiszcie w komentarzu nowość, a ja przypnę wam serduszko. Także teraz już bez żadnego przedłużania lecimy z tematem dzisiejszego odcinka. A więc no najprawdopodobniej aktualizacja wrześniowa zostanie dodana gdzieś tak na początku właśnie tego miesiąca. A więc właśnie dzisiaj powiem wam, czego możemy się w tej aktualizacji spodziewać, co może zostać w niej dodane. A więc no przede wszystkim, jak to w każdej aktualizacji w Brawl Stars bywa, no na pewno otrzymamy nowego zadymiarza. No wszyscy na to czekają, no bo wiadomo, że już od dosyć dawna nie było, żaden nowy zadymiarz nie został dodany. No bo jak wiadomo, w wakacje pracownicy Supercella nie pracują i nie mogli dodać żadnego nowego zadymiarza. No i też istnieje taka możliwość, że Supercell doda po prostu dwóch nowych zadymiarzy w jednym update'cie. Jest to bardzo możliwe, bo już wiele razy coś takiego było. No i teraz jak wiadomo, ostatnio dużo graczy odeszło od Brawl Stars, ale już na ten temat się teraz nie będę rozgadywał. No i właśnie, żeby Brawl Stars z powrotem przyciągnęło tych wszystkich graczy, no to muszą dodać właśnie dwóch zadymiarzy, a więc no bardzo możliwe, że właśnie nie tylko jeden, ale dwóch zadymiarzy zostanie dodany. Kolejną pewną rzeczą, która zostanie na pewno dodana, no to są to kolejne złote oraz srebrne skiny. No jest to coś, o czym twórcy Brawl Stars już wspominali, że na pewno zostaną dodane w tym update'cie kolejne właśnie złote i srebrne skiny, a więc kolejna taka rzecz, która na pewno zostanie dodana, a więc no bardzo fajnie, że właśnie do Brawl Stars zostaną dodane kolejne tego typu skiny. No i jeśli mamy nową aktualizację, no to wiadomo, że zostanie dodany nowy Brawl Pass, czyli nowy sezon karnetu zadymiarskiego. No to już jest kolejna rzecz taka pewna, ale o tym raczej każdy wiedział. No i kolejną rzeczą jest też to, no że po prostu jeśli mamy już tego Brawl Passa i nowy update, no to wiadomo, że zostanie również standardowo dodane nowe środowisko, a więc no fajnie, bo mapki przez takie środowiska właśnie są później w dalszych etapach gry, no są one po prostu urozmaicone i coraz przyjemniej się gra, a więc no wiadomo, że zostanie dodany również Brawl Pass oraz nowe środowisko. No i jak wiadomo, zazwyczaj są również dodawane skiny, a więc oprócz tych skinów za monety zostaną dodane, no na pewno zostaną dodane właśnie kolejne skiny, tym razem już za gemy, być może jakieś za Star Points, bo dawno skinów za Star Points, no jakby do Brawl Stars nie dodawali, a więc no na pewno też również zostaną dodane właśnie takie skiny za gemy oraz może właśnie za Star Pointsy, ale na pewno zostaną dodane skiny za gemy, no bo tak jest w każdej aktualizacji, także tutaj już nic nas raczej nie powinni z tym zadziwić. No i oprócz tego też, jak wiadomo, zostaną dodane kolejne gadżety do postaci, jakby każda postać Brawl Stars ma teraz po jednym gadżecie, ale nie każda ma po dwa gadżety, a więc w kolejnej aktualizacji, w tej wrześniowej, zostaną dodane właśnie kolejne drugie gadżety do niektórych postaci. No i teraz już coś takiego ciekawszego niż te rzeczy, które jakby zostają standardowo dodawane, a mianowicie ostatnio, nie wiem czy wiecie, ale Frank, czyli pracownik Supercella, na swoim Twitterze po prostu napisał, że będą jakieś zmiany z powerplayem, czyli z igrzyskami mocy. No i możliwe, że po prostu zostaną dodane do tego, do tych igrzysk mocy rankedy. No po prostu ostatnio bardzo mało osób gra już w tego powerplaya, w tej igrzyska mocy, no bo w większości się to już znudziło i nie ma w tym nic takiego zbytnio ciekawego. No już bardzo mało osób w to gra, więc no dla tego trybu jest potrzebna no wielka zmiana, więc właśnie bardzo możliwe są rankedy, no bo sam Frank, czyli pracownik Supercella, o tym na swoim Twitterze wspominał, że no zostanie to zmienione, być może jakiś inny tryb zostanie dodany, albo po prostu coś podobnego, coś na ten styl, albo jakieś zmiany będą, że będą jakieś ciekawsze nagrody, czy coś takiego, a więc no bardzo możliwe, że właśnie, znaczy na pewno zostanie, właśnie zostaną dodane zmiany do tego powerplaya. No i jak już wcześniej wspominałem, ostatnio w Brawl Stars gra bardzo mało osób, ponieważ no
przez ostatnie 2 miesiące, czyli przez całe wakacje, no nie było dodawane dosłownie nic. No i wielu osobom się już Brawl po prostu nudzi, bo nic nowego nie zostaje dodawane. No i przez to właśnie wiele graczy odchodzi. A więc właśnie jeśli Brawl chce przywrócić tych graczy, a na pewno tego oni chcą, no to muszą dodać coś takiego ciekawego. Nie takie rzeczy, które zawsze są dodawane, czyli skiny, nowe postacie, karnet zadymiarski, tylko po prostu coś innego. Czyli na przykład dajmy na to, że bardzo możliwe, że zostanie dodane nowe, specjalne wydarzenie. Tak jak na przykład kiedyś mieliśmy to z PSG Cup, w którym to mieliśmy do wygrania skina PSG Shelly. Było to mega ciekawe wydarzenie i wiele osób w to grało. Nie było ono jakieś mega trudne, wiele osób poradziło sobie z tym wyzwaniem, a więc takie specjalne wydarzenie, żeby po prostu wiele graczy mogło powrócić, no byłoby to mega zachęcające i właśnie fajnie by było, jakby coś takiego dodali i moim zdaniem bardzo możliwe, że właśnie takie specjalne wydarzenie zostanie dodane. No i kolejną rzeczą, która na pewno zostanie dodana, są to nowe mapy. No, w każdej aktualizacji są dodawane nowe mapy i nawet ostatnio pracownicy Supercella wspominali o tym, że nowe mapy na pewno zostaną dodane, a więc no, kolejna taka rzecz, która już na 100% jest potwierdzona, więc w dzisiejszym odcinku takie same rzeczy, które na pewno zostaną dodane, także również mapy zostaną na 100% dodane, a więc no mega fajnie, no bo zawsze nowe mapy, no to fajnie i przyjemnie się gra, no bo wiecie, jakaś to jest nowa mapa, jednak to jest nowość, a zawsze nowości są fajne, a więc no nowe mapy to jest takie urozmaicenie, no i właśnie już to jest potwierdzenie, że zostaną one dodane, a więc też również bardzo fajnie. No i generalnie, jak już mówiłem wcześniej, no teraz Brawl Stars ma naprawdę bardzo mało graczy w porównaniu do tego, co mieli wcześniej, a więc no teraz na pewno będzie po prostu większe, jakby będzie mega dużo takich mega nowych rzeczy, przynajmniej tak powinno być, takie wiecie, większa ilość nowości niż w poprzednich aktualizacjach. Musi być coś takiego wow, czego jeszcze nigdy nie było, żeby to po prostu przyciągnęło graczy, którzy już odeszli od Brawl Stars, bo im się to po prostu znudziło, a więc no pracownicy Supercella muszą coś z tym zrobić, ponieważ przez wakacje, jak wiadomo, oni są na urlopie. No i nie mieli jakby co z tym zrobić, ale też na pewno myśleli oni na tych urlopach, co mogą dodać do Brawl Stars właśnie, żeby po prostu było to coś ciekawego i żeby też właśnie z powrotem przyciągnąć tych graczy, a więc no po prostu muszą oni coś takiego zrobić. A więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, a więc mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Przedstawiłem Wam tutaj wszystkie rzeczy, które na 100% zostaną dodane do najbliższej wrześniowej aktualizacji. No tam była jedna taka, że tak na 99%, a mianowicie z tym wydarzeniem, ale jest to no tak na 99%, a więc były takie rzeczy, które na 100%, były takie, które na 99%, no ale jednak ten odcinek był, myślę, że bardzo ciekawy, a więc jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górze pod tym filmem oraz nie zapomnijcie również o subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco z moimi filmami. No i w dzisiejszym odcinku to było na tyle, także ja już się z Wami żegnam, trzymajcie się, no i cześć!